Cześć! Dzisiaj e, zostałam taka zainspirowana, natchniona do tego, żeby nagrać dla Was ten spontaniczny filmik. W którym postanowiłam podzielić się z Wami pewną taką refleksją, inspiracją do tego, w jaki sposób traktować przeróżne schorzenia, zarówno natury bardziej emocjonalnej, psychicznej, jak i tej fizycznej u swoich psów, pamiętając, że ostatecznie. Są one przede wszystkim językiem, którym posługuje się ciało. I które w momencie, gdy się w jakikolwiek sposób manifestują zaraz mam podam konkretny przykład na podstawie pewnej suczki z ciążą urojoną, z którą dzisiaj zaczęłam pracę to wówczas zamiast chcieć tych symptomów po prostu się pozbyć, po prostu je zwalczyć, po prostu je wyeliminować, to chcemy zabawić się w tak zwanego psiego detektywa, jak ja to lubię mówić, zrobić krok w tył i potraktować te symptomy jako właśnie tak zwany język ciała. Potraktować symptomy jako mm, sygnały, których ciało naszego zwierzęcia, no bo to tutaj oczywiście też mówimy o kotach i innych naszych zwierzętach towarzyszących, wysyła na zewnątrz, czy to pod postacią właśnie schorzenia fizycznego, czy właśnie takiego zachowania behawioralnego, skorzenia behawioralnego czy po prostu reakcji behawioralnej po to żebyśmy mm, potraktowali to jako informację i wskazówkę do tego jakie zaburzenie Potrzebuje być w tym ciele wyrównane. I teraz, w momencie, gdy w swojej pracy bardzo mocno, tak lubi się inspirować medycyną, tradycyjną medycyną chińską, i tutaj nie o to chodzi, żeby się całkowicie, że tak powiem, fiksować na jej założeniach, i wiecie, żeby tylko i wyłącznie patrzeć na siebie czy na zwierzę przez pryzmat tych konceptów. Tylko, żeby w momencie, gdy, że tak powiem, medycyna zachodnia nie ma już za bardzo wyjaśnienia na pewne kwestie, albo po prostu stwierdza, że w cudzysłowie, medycyna zachodnia stwierdza, że tutaj już więcej nic się nie da zrobić albo że trzeba w, w takim razie po prostu coś wyciąć, czegoś się pozbyć, em, nie wiem, przejść na karmę weterynaryjną. To medycyna, właśnie takiego, po prostu można powiedzieć w skrócie, medycyna wschodu, daje nam po prostu dużo więcej informacji i wskazówek, jak jeszcze od innej strony spojrzeć na te symptomy, które ciało wysyła. I teraz suczka, z którą dzisiaj pracowałam, w momencie, gdy. No, rozpoczęłyśmy dzisiaj naszą konsultację z opiekunką. Zaczęłam po prostu zadawać dużo, dużo pytań. Co opiekunkę bardzo, bardzo pozytywnie też zaskoczyło: no, bo to jest raczej rzadkość, żeby aż tak szczegółowe pytania zadawać, nawet dotyczące tego, jakie, jako, jakie preferencje pies posiada w związku z termiką w miejsc, w których odpoczywa, śpi, jak również jego poziomu energii, reakcji na Różne zmiany, również y, atmosferyczne. No i tak naprawdę można powiedzieć, że po godzinie, dopiero po godzinie, właśnie takiej rozmowy, dialogu, łączenia tych różnych kropek y, dotyczących przeszłych schorzeń y, i operacji psa i obecnych schorzeń, tych fizycznych, ale także właśnie behawioralnych, zaczęło nam się to, te, te wszystkie symptomy. Te wszystkie sygnały ciała, język ciała zaczął nam się łączyć w taką coraz ładniejszą całość. I dopiero po godzinie, to chcę bardzo mocno tutaj podkreślić, dlatego, właśnie takie prawdziwie holistyczne spojrzenie, em, tak, żeby Was trochę do tego też przyzwyczaić, przygotować, jeśli Was bardzo pociąga, wiąże się z tym, że na każde zwierzę spojrzymy, terapeuta, nie tylko ja, tylko też inni, spojrzymy em, w taki no. Zindywidualizowany sposób, postrzegając Wasze zwierzę jako unikalny ekosystem, unikalną jednostkę, która, pomimo, że może wykazywać te same zachowania i symptomy jak drugi czy trzeci pies, to w porównaniu z tamtymi psami będzie wymagał innego. Yy, schematu działania, innych kroków do podjęcia, jeśli chodzi o po prostu wsparcie jej organizmu. Czyli w momencie, gdy na przykład zgłasza się ktoś, opiekun do mnie, który, który przede wszystkim, no nie wiem, po prostu chce, jego pies się drapie, jego, jego suczka ma ciążę urojoną, czy też chroniczne, czy też powtarzające się, nawracające stany zapalne ucha, to moim zadaniem, przynajmniej w takim nurcie, w którym ja tutaj się uczę, kształcę i, i w którym dalej chcę działać, nie jest, moim zadaniem nie jest tylko i wyłącznie powiedzenie temu opiekunowi, a dobra, jak ma zapalenie ucha, to takie i takie kropelki z takich takich ziół czy olejków, znaczy nie mówię tu o olejkach eterycznych, tylko o takich olejach, bardziej zioł, maceratach ziołowych, albo moim zadaniem nie jest powiedzenie, że a dobra, jak, jak, jak ciąża ubrojona, to takie i takie zioła, które wyrównują poziom hormonów. Oczywiście niektórzy terapeuci mogą tak pracować i pre... no, jeśli już siedzicie w tym temacie, to pewnie taki spotkaliście, tylko w tym momencie to jest po prostu zastępowanie leków farmace... farmakologicznych. Yhm lekami ziołowymi, po prostu możemy czy po prostu ziołami e, w ten sposób możemy to postrzegać. I tak naprawdę nadal nie można tego nazwać holistycznym spojrzeniem. To jest przynajmniej e, takie, takie moje zdanie. Holist, prawdziwie holistyczne e, spojrzenie łączy kropki, łączy te symptomy. I w momencie gdy na przykład tak jak już e, no właśnie z godzinkę z opiekunką rozmawiałyśmy, to udało nam się te kropki połączyć w zaburzenie, które na ten moment pokazuje nam się jako to, które generuje te inne symptomy, e, między innymi właśnie tę ciążę urojoną, która tutaj najbardziej e, rzuca się nam w oczy. E, tym zaburzeniem, akurat w przypadku tej suczki, okazała, okazał się nadmiar tak zwanej gorącej wilgoci. E, w momencie, gdy dołączycie do naszego programu, którą tutaj z Gosią Pietrzak dla, który dla Was z gościem Pietrzak szykujemy, to do, dowiecie się, o co w tym tak naprawdę chodzi, e, czym jest. Czym są te różne y, takie czynniki patogenne, które mogą prowadzić do różnych schorzeń, które mogą nie mieć dla was sensu takiego logicznego, patrząc z naszej z perspektywy medycyny zachodniej. Natomiast właśnie ta medycyna wschodu, uwzględniając te czynniki patogenne, takie jak właśnie nadmiar wilgoci, suchości, zimna lub gorąca, pokazuje. W jaki sposób indywidualnie dobrać narzędzia, w tym bardzo ważne zioła i olejki na przykład, żeby właśnie te zaburzenia wyrównać u tego konkretnego psa. I właśnie co jeszcze pomaga, no bo już jak jestem przy, przy tego rodzaju zaburzeniu i takim patogennym, co jeszcze pomaga nam w rozpoznaniu, że nasz pies może upodłoża jego problemów, może właśnie tkwić, siedzieć, ta przyczyna w związku z nadmiarem tej gorącej wilgoci, to między innymi nawracające albo pojawiające się właśnie ym, y, zapalenia uszu, infekcje uszu. Ym, Tutaj na, na, związane z drożdżakami, które się pojawiają na przykład w dodatku po zażyciu kąpieli w, w czasie lata, gdy jest gdy, gdy ten organizm i ten wewnętrzny ekosystem doświadcza zewnętrznych patogenów, które w sobie w nadmiarze posiada, czyli w tym przypadku gorąca i wilgoci, co jeszcze może nam mówić o tym, że nasz pies może, że tak powiem, iść w tym kierunku, to na przykład narośla, czy też tłuszczaki, które posiada na ciele? Tendencja do nabierania wagi, łatwość do nabierania w ogóle wagi i też sama nadwaga bardzo mocno, no niestety, nam utrudnia w tym, żeby tę stagnację puścić i, i żeby, że tak powiem, ruszyć ten przepływ energii, limfy, krwi i płynu, w ogóle płynów ustrojowych w organizmie. Kolejnym takim, takim symptomem może być, mogą być właśnie zaburzenia. Zaburzenie hormonalne, zaburzenie na tle hormonalnym, czyli dopóki my tak naprawdę tej stagnacji nie, nie ruszymy, na przykład z pomocą właśnie ziół, bo zioła nam pięknie w tym pomagają, to wówczas, nawet jeśli będziemy podawać, że tak powiem, zioła, które są skupione, albo tym bardziej leki, które są skupione na wyrównaniu poziomu hormonów, to i tak może to nie zadziałać długofalowo, właśnie ze względu na to, że ta stagnacja w organizmie... Stagnacja, czyli nadmiar wilgoci, która tę stagnację generuje, jest po prostu obecna. To, co jeszcze często obserwuję, to przy nadmiarze właśnie tej gorącej wilgoci, przy przekłaskiwaniu swojego psa. Czujemy albo wręcz widzimy taki tłustszy, brudny nalot na dłoni. To też jest dosyć charakterystyczne dla tego rodzaju schorzenia. I ogólnie m, nadmiar płynów, które tak jakby też gromadzą się w organizmie. Czyli, y, no tak jak my mówimy też o sobie, że, że czujemy taki nadmiar, nadmiar wody, wody w swoim ciele. Wiele kobiet ma z tym, z tym dużo problemu, y, już tak w trochę starszym wieku, nazwijmy to. No, trochę starszym, chociaż to różnie bywa. Więc nadmiar tej wody, akumulacja w ogóle płynu w organizmie, czy też wysięki z nosa, z oczu psa, także i też w, porówna, w połączeniu jeszcze z takim no, dosyć intensywnym, nieprzyjemnym, ostrym zapachem jego ciała. To wszystko może właśnie świadczyć o tym, że to, co widzimy, że tak powiem, najbardziej wyraźnie i co jest dla nas takim najbardziej rzucającym się w oczy problemem, tak naprawdę jest właśnie, jego podłożem jest nadmiar wilgoci, które oczywiście też może powstać przez, no, czy to czynniki właśnie środowiskowe, czy to również przez dietę i tutaj o tym, o to też również dbamy, żeby, żeby to zaburzenie wyrównać, także... Mm, powiem Wam szczerze, że u mnie właśnie no, no, moim takim celem jest zgłębianie zarówno tego zachodniego spojrzenia na różne schorzenia behawioralno-zdrowotne, e, których coraz e, bardziej się uczę i coraz bardziej zgłębiam od strony tej naturoterapeutycznej, ale także wzięcie pod uwagę właśnie tej mądrości i tradycji tyś, kilkutysięcznej. Z dalekiego, dalekiego, chociaż bardziej bliskiego Wschodu, to się mówi. W każdym razie, yy, w moim przypadku, przede wszystkim yy, Chin, opierają się właśnie na tej tradycyjnej medycynie chińskiej, bo czy też na Ayurvedzie, ponieważ te systemy po prostu zapewniają ogrom dodatkowej wiedzy, pokazują inną perspektywę, i to nie o to chodzi, że my musimy się fiksować w 100% i w 100% być, nie wiem, stać się wyznawcami tych, yy, tych filozofii i tych, tych yy, Medycyny, jakby nie patrzeć, tylko wystarczy, że będziemy otwarci na to, żeby potraktować to, czego, to, do czego te medycyny doszły, te systemy medyczne, właśnie wschodu, żeby dużo lepiej zrozumieć, czy to nasze własne schorzenia, na które już nikt nie ma pomysłu, nie ma żadnych rozwiązań, czy to na schorzenia naszych psów. I dodatkowo, co jest ogromnym plusem, to to, że tego rodzaju wiedza pomaga nam w tym, żeby znaleźć no, bardziej naturalne, mniej inwazyjne również rozwiązania, które zapewniają zdecydowanie y, terapie naturalne, y, komplementarne, y, które no, między innymi opierają się właśnie na użyciu ziół i wzięciu pod uwagę również ich termiki. Czyli nie tylko i wyłącznie stosujemy zioła, które, że tak powiem, odpowiadają y, objawom, symptomom, skoczni, które obserwujemy u naszych zwierząt, czy u nas samych, ale także bierzemy pod uwagę ich termikę. Czyli patrzymy na to, czy, zioła, czy dane zioło, poza tym, że powiedzmy wyrównuje gospodarkę hormonalną, e, na której chcemy się głównie skupić, myśląc o ciąży urojonej, to czy dodatkowo, y, no właśnie, ta ciąża urojona u tego psa wychodzi z nadmiaru suchości, czy z nadmiaru wilgoci i zioło, które podajemy, które między innymi może wyrównać nam gospodarkę hormonalną, czy posiada właściwości nawilżające, co sprawi, że tej wilgoci będzie jeszcze więcej czyli ostatecznie i tak to działanie y, wyrównujące gospodarkę hormonalną nie zaistnieje, bo to jest naprawdę bardzo ważny es aspekt czy też właśnie wysuszającą, która z kolei nadmiar wilgoci może nam pięknie tutaj zrównoważyć. I to jest częsty. <słuch> Znaczy, dlaczego zioła mogą nie, nie, nie zadziałać, to jest osobny temat, bo naprawdę tych powodów może być cała masa, natomiast w tym konkretnym przypadku, jeśli opiekunka na przykład yy, sięgnęłaby tylko i wyłącznie po zioła, które no, skupiają się, nie wiem, są zalecane przy ciąży urojonej u suczek, a uwierzcie, takie są, yy, jak najbardziej i, i też, które nie oferują właśnie takich skutków yy, ubocznych, niebezpiecznych, no to wówczas one mogły po prostu nie zadziałać. Jeśli właśnie nie, pozna, nie spojrzałaby tak jak na naszej dzisiejszej sesji na to schorzenie od strony tego podłoża, tego co tak naprawdę można powiedzieć było takim gruntem do tego, żeby to schorzenie i ten problem zdrowotny, behawioralny, bo tam różne kwestie jeszcze dodatkowe były, po prostu zaczął się zaczął kiełkować, tak? Do momentu, gdy wyrosł na taką potężniejszą roślinę. Także i Was do tego zachęcam, słuchajcie, żeby... Jeśli już wchodzicie w terapię naturalną, żeby to naprawdę robić z, taką, z takim szacunkiem, nie tylko dla takiej bardziej nowoczesnej fitoterapii, która jest równie istotna, ponieważ ona wiecie pod tym kątem fitochemicznym również farmakologicznym, zgłębia działanie ziół i udowadnia pewne, e, pewne ich właściwości, natomiast jednocześnie, żeby uszanować tę długoletnią, no, kilkutysięczną e, tradycję natu, takiego, no właśnie, bardziej tradycyjnego podejścia do ziołolecznictwa, wzięcie pod uwagę obserwacji i doświadczeń takich empi empirycznych, e, zarówno osób naszych polskich zielarzy, jak również zielarzy po prostu z innych, bardziej egzotycznych krajów, ponieważ dzięki temu, w tym połączeniu jesteśmy w stanie y, dużo i bezpieczniej, i dużo skuteczniej y, korzystać z mocy ziół, z mocy roślin, a mają one y, po prostu bardzo dużo do zaoferowania, tylko właśnie przez takie ma bardzo niewielkie zrozumienie, bardzo powierzchowne w ogóle podchodzenie do roślin, czy też... Czy też ym, Bazowanie tylko i wyłącznie na standaryzowanych ekstraktach, na przykład powiedzmy, zamiast korzystania z, y, z pełnych nasion y, ostropestu, korzystanie tylko i wyłącznie z sylimary, sylimaryny, która jest, została uznana za najbardziej aktywny, y, aktywną substancję czynną, co tak naprawdę no, nie do końca jest odpowiednim stwierdzeniem, ponieważ ostatecznie to, co działa najlepiej w roślinie, nie wiem, czy kiedykolwiek będzie tak naprawdę yy, przez nas poznane, ponieważ tych substancji czynnych w roślinie jest po prostu cała masa. I nawet jeśli podczas badań klinicznych okazuje się, że jedna substancja wykazuje, wydaje się wykazywać największą yy, aktywność taką, no właśnie farmakologiczną, to nadal nie jest to powiedziane, że to działanie nie jest osiągnięte dzięki innym kumplom, kuzynkom, brat, bra bra Siostrom, yy, dziadkom, i tak dalej, z którymi ta substancja sobie w tej roślinie po prostu egzystuje. I na to też Was chcę bardzo uczulić. Czyli jest, ja jestem o, o, ogólnie bardzo dużą yy, zwolenniczką korzystania z pełni: yy, z, no, z, jak, bardziej, jak najbardziej naturalnej formy roślinnej, na ile się da. Oczywiście od wszystkiego są wyjątki, od wszystkiego są jakieś y, odstępniki. Czasem chcemy podziałać silniej, krótkofalowo, i wtedy możemy skorzystać z takiego bardziej standaryzowanego ekstraktu albo właśnie takiego, dosłownie jednej substancji wyciągniętej z rośliny. Natomiast zawsze pamiętajmy, że korzystanie z takiej jednej konkretnej substancji niesie ze sobą automatycznie dużo więcej mm, Niepożądanych skutków ubocznych, których nie doświadczymy, czy nie doświadczą nasze psy w momencie, gdy korzystamy np. z pełnego korzenia, czy też z, no, z tej bardziej naturalnej em, formy danej, danego zioła, danej rośliny. No także kochani, bardzo, bardzo mnie to ucieszyło, że, że opiekunka, z którą dzisiaj się spotkałam, ma tę otwartość, zrozumienie i chęć, chęć przede wszystkim zrozumienia i z ciekawością przyjrzenia się temu, co jej suczka, co, jej, co ciało jej suczki bardziej chce tym samym pokazać, jakie potrzeby chcą u niej zostać zaspokojone. No i właśnie takie podsumowanie, które teraz dla niej przygotuję, będzie się opierało na wypisaniu ziół, które będą działać wielokierunkowo, zresztą jedno zioło zawsze działa, nawet jedno zioło działa wielokierunkowo, ale w przypadku ciąży uronionej i w przypadku, gdy dochodzimy do tego źródła, że ok, mamy stwierdzony, tak, na podstawie tej obserwacji i wywiadu nadmiar suchości, nadmiar wilgoci, no to w szczególności będę się skupiać na ziołach, które oczywiście będą miały działanie zapalne, oczywiście, że będą miały działanie takie regulujące gospodarkę hormonalną, ale także jednocześnie będą wspierać wątrobę, no, bo, kochane kobiety, wątro... jeśli macie jakiekolwiek zaburzenia yy, hormonalne, też niedoczynność tarczycy, yy, też mówię o nas takich ludzkich kobietach, yy, czy ogólnie takie, yy, no ciężki czas w okresie swojej miesiączki, no to to też jest yy, oznaka z waszego ciała, że wasza wątroba, czy też wątroba waszych suczek yy, potrzebuje wsparcia. Wątroba. Jest takim bardzo, jednym z moich ulubionych, chyba, narządów do zgłębiania, ponieważ ona lubi się po prostu wyrażać na wszelkie sposoby. Nawet, właśnie cieknące oczy, które również u tej, u tej suczki wyszły, jako jeden z symptomów, takie nawracające po prostu, no, nadmierna wydzielenia z oczu, jest także manifestacją, tego, że wątroba chce coś tutaj nam powiedzieć i na coś zwrócić uwagę. Więc w przypadku na przykład ciąży urojonej, właśnie, no to nie tylko, ale, ale wątroba bardzo często tego wsparcia potrzebuje. No i znów, robimy to, możemy to zrobić, czy to z pomocą naparów, czy to z pomocą proszków w niektórych przypadkach, bo to wszystko też zależy, zależy od ziół i z czego tak naprawdę chcemy skorzystać. Możemy czasem skorzystać z nalewek, jeśli to jest wskazane, bo tutaj używamy tak niewielkich ilości, że tutaj obecność alkoholu w ogóle nas nie, nie musi martwić. Przy okazji cały czas obserwujemy reakcję psa i, i w najgorszym wypadku możemy po prostu odstawić zioło i, że tak powiem, objawy przejdą. Więc to jest właśnie piękno korzystania z ziołolecznictwa, że tak naprawdę Oczywiście, że możemy zaszkodzić, to chcę naprawdę podkreślić, jeśli robimy to na własną rękę i wiecie, to na zasadzie takiego robienia bigosu, nie? Że tutaj sobie coś rzucamy, tu sobie trochę nagietka, tu trochę lumianku, tu jakiś berberys na wątrobę, bo słyszałam, że na wątrobę i na wsparcie trawienia, no to dorzucę ten berberys, tutaj co ja tam jeszcze czytam, a tutaj róża, tu coś, to wtedy robimy, no, taki bigos, nie? Takie robimy takie po prostu, no, totalny. Niedzielny rosół, z którego no faktycznie niekoniecznie coś dobrego wyniknie, i wtedy możemy, no nieźle, nieźle namieszać. Dlatego właśnie tak zachęcam Was do zgłębiania tej wiedzy. I tak naprawdę od tego roku, z mojej strony, przynajmniej będziecie mieć naprawdę ogrom możliwości, żeby ten temat, te tematy zgłębić i żeby wejść w te podstawy, które no na początku mogą się wydawać, znaczy na, po, na pewno, gdy zgłębia się je samodzielnie. to to jest bardzo, bardzo trudny temat, bo na temat, na pewno po polsku nie ma prawie w ogóle informacji takich rzetelnych e, i dostępnych dla. Dla opiekunów zwierząt. Natomiast nawet szukając po angielsku, nadal nie otrzymacie w takich darmowych materiałach za dużo takich rzetelnych informacji, jeśli chodzi o dawki, dawki, forma podawania, a to wszystko ma naprawdę no, kluczowe znaczenie, plus oczywiście jakość rośliny, żeby realnie one mogły zadziałać. Także jeśli nawet macie doświadczenia, że zioła nie zadziałały dla Waszych psów, to pamiętajcie, że mogło za tym stać mnóstwo mnóstwo różnych powodów i niekoniecznie była to kwestia tego, że zioła nie dla waszego psa nie działają. Bo to mogła być kwestia termiki, y jakości zioła to jest bardzo istotne. Skąd w ogóle te zioła wzięliście? Formy ich przetworzenia. I że tak powiem, zaawansowanie ich przetworzenia. Na ile to już była jakaś sprasowana tableteczka, czy po prostu proszek zamknięty w kapsułce? Jakość wtedy jest bardzo dyskusyjna i, i efektywność. W jakiej formie właśnie podaliście? Czy w formie proszku, naparu, wywaru, odwaru, nalewki, maceratu? Bo to jest naprawdę cała, cała masa takich opcji. I w zależności z której opcji, z której formy korzystamy, w taki sposób. To działo zadziała. Rośliny są kosmitami, po prostu to są tak kosmiczne, istoty, można powiedzieć, które łączą, działają na przeróżnych polach, na tym, na tym polu czysto fizycznym, na polu emocjonalnym, bardziej energetycznym, nawet duchowym, jeśli ktoś jest na to otwarty i ciekawy. Także to są tacy łącznicy, jak dla mnie, pomiędzy no właśnie z tą naturą, z którą już niestety, ale dosyć mocno ten kontekst straciliśmy. I bardzo właśnie zależy mi na tym, żeby opiekunom. Pokazywać, żeby sięgać wręcz po, po tych cudownych łączników, po, tych, po te cudowne istoty, a żeby poprzez to również zainteresować się, w jaki sposób te działa, te rośliny mogą pomóc im samym, bo tak naprawdę zależy mi na tym, żeby zarówno pracować z Waszymi zwierzętami, z Waszymi psami, jak również z Wami samymi coraz bardziej. Ponieważ no, dzięki temu możemy naprawdę fajnie, dwutorowo w tej terapii działać i dzięki temu osiągać jeszcze lepsze rezultaty i efekty. Także kochani, zapraszam Was. Już niedługo będziemy ogłaszać kolejnego live'a z naszą e, cudowną gościem Pietrzak, z którą już dwie rozmowy tutaj e, przeprowadziłyśmy dla Was. I e, temat jeszcze rozważamy, na jaki temat porozmawiamy. Natomiast e, myślę, że tutaj, e, no właśnie, w kierunku takiego znów całościowego, szerszego spojrzenia na pewne schorzenia będziemy chciały pójść, żeby Wam pokazać, jak różnie może być, e, różne, różne symptomy mogą być interpretowane i, i odbierane, żeby zachęcić, żeby poszerzyć Wasze. Horyzonty, żeby pomóc Wam wyjść z pewnych y, pudełek, które być, może, y, w które być może weszliście i już nie potraficie inaczej spojrzeć na, co, na to, co, co język ciała Waszego psa mówi. Y, no, i generalnie zapraszać Będziemy Was do tego, żeby dołączyć do programu y, samodzielnego wsparcia, nauczenia się, jak samodzielnie wspierać swojego psa z pomocą natury, czyli takiego dwumiesięcznego programu, który zaczyna się pod koniec marca, i tam będziecie mieć możliwość no, dostęp do kilkunastu nagrań naszych materiałów, dotyczących m.in. użycia ziół, ale także tradycyjnych, podstaw tradycyjnej medycyny chińskiej, telington tita, czy akupresury, właśnie psychobiologii, psychosomatyki, żeby lepiej zrozumieć te połączenia pomiędzy. Symptomami fizycznymi i psychiką, a także połączeniem z nami w tym wszystkim, jeszcze nami i psem. E, także program jest naprawdę bardzo wypasiony. Kurs jest unikalny. Mówię Wam to pro, patrząc prosto w oczy. Unikalny, jedyny w swoim rodzaju. Ty, y, jedyny, który jest dostępny w języku polskim. <laughs> Proszę. W ogóle hit, bo w języku polskim naprawdę jest bardzo niewiele, dlatego czuję taką motywację, żeby, żeby działać z tymi materiałami. No i generalnie, który jest jedynym takim, który łączy, no właśnie doświadczenie i wiedzę mnie, czyli przede wszystkim na pierwszym miejscu takiej integralnej bywarystki psów, z wiedzą holistycznej lekarki weterynarii, Małgosi Pietrzak. I to wszystko w dodatku będzie Wam przedstawione właśnie w takim. Naprawdę przyjemnej formie, miłej, e, pozytywnej, pełnej akceptacji, pełnej akceptacji dla tego, jaki Wasz pies jest teraz, jacy Wy jesteście teraz e, i co zrobiliście albo czego nie zrobiliście w przeszłości e, w związku z jego zdrowiem i zachowaniem, samopoczuciem. Także bardzo serdecznie Was zapraszam, żeby dołączyć, żeby poszerzyć horyzonty, żeby otrzymać odpowiedzi na pytania, które być może już od lat Was. Lub miesięcy was dręczą, męczą i nie wiecie, w którym kierunku pójść. Jeśli czujecie sami taką stagnację, tak, o której wspomniałam, no to na pewno ten kurs da Wam mnóstwo odpowiedzi, mnóstwo dodatkowych pomysłów, wskazówek i narzędzi, w jaki sposób pomóc swojemu psu, ale także sobie, bo też będziemy wam przemycać takie wskazówki, jak w tym wszystkim zadbać również o własny komfort, własny, własny dobrobyt, własne potrzeby, własne emocje i własny spokój. Także, kochani, taka inspiracja dziś o ciąży urojonej z perspektywy psiego detektywa z R. <laughs> Zapraszam Was serdecznie, kochani. No i miłego wieczoru. Pa!